Siema, tutaj prezydent. Jak widzicie nagłówki w gazetach, w sklepach, to widzicie, że to możecie się domyśleć, że czas w polskiej polityce jest bardzo gorący, dużo się dzieje. Celebryci bardzo często gęsto nie stronią od swojego prywatnego komentarza na temat, co sądzą o politykach partii rządzącej. Najczęściej na nich srają, ponieważ jest na kogo srać. Ale ich argumentacja mnie nie przekonuje, ponieważ nie mówią nic o tym, że Sasin przypierdolił 70 milionów na wybory, które się nie odbyły. Nie mówią nic o tym, że Polacy za granicą stracili ulgę abolicyjną. Nie mówią nic o tym, że został podniesiony deficyt budżetowy. Że oprócz 35 podatków, które PiS już wprowadził, że są ustanowione nowe. Między innymi podwójne opodatkowanie spółek komandytowych, a ja pracuję w spółce komandytowej, więc mi się dostanie po pensji. Nikt o tym nic nie mówi. Ale jedyne, co oni mówią, to to, że w Polsce nie ma tolerancji dla osób LGBT. Z tego, jak się wypowiadają, z ich wypowiedzi wynika, że bardzo prosty wniosek. Oni nie rozróżniają słów tolerancja od akceptacja. To pokrótce wyjaśnię. Tolerancja to jest wtedy, kiedy ktoś się ze mną nie zgadza, ktoś mnie nie lubi, ktoś się inaczej ubiera, inaczej wygląda, inaczej się zachowuje. Generalnie jest inny niż ja, pod prawie każdym względem. Ale ja to szanuję. Ja mu z tego tytułu krzywdy nie zrobię. Uznaję jego prawo do egzystowania, do tego, żeby być innym, że ma inne spojrzenie na świat i niech robi to, co chce, to, co mu się to żywnie podoba. A akceptacja jest wtedy, kiedy ja go w pełni popieram, zgadzam się z nim. Ja to lubię. Czyli jeszcze prosty przykład. Tolerancja to jest wtedy, kiedy moja koleżanka słucha manamu, a ja go akurat nie lubię. I co, mam z tego tytułu ją dyskredytować, nienawidzieć? Nie. Do gustach się nie dyskutuje. Akceptacja to jest wtedy, kiedy ona słucha manamu, ja też. No. A co do osób LGBT, to chyba nie muszę wyjaśniać, że nie ma takich ludzi na świecie, którzy byliby LGBT i jednocześnie. Można być LGB, czyli jest się biseksualnym obojnakiem. Jest się w jednym osobie, kobietą heteroseksualną, kobietą homoseksualną, mężczyzną heteroseksualnym, mężczyzną homoseksualnym. Czyli jest się kobietą i mężczyzną, jest się gejem, lesbijką i biseksualistą w jednym. Jest się kobietą i mężczyzną w jednej osobie, więc już po co zmieniać płeć, skoro ma się dwie możliwe płcie. No, można być LGBT-kiem. Bo LGBT to nie jest człowiek. LGBT to jest ruch o froncie ideologicznym. Ruch LGBT zakłada wprowadzenie małżeństw i adopcji homoseksualnych. Ale to, w jaki sposób ci LGBT chcą to... Aha, jeszcze dodam, że żeby być LGBT, nie trzeba być homoseksualistą. No, wielu właśnie celebrytów są LGBT-kami, na przykład Bogusław Linda, Maciej Sztur, Małgorzata Szumowska, Małgorzata Ostrowska z Lombardu. No i wszyscy są heteroseksualni, a są LGBT-kami. Można? Można. Na czym to stanęło? W sposób, w jaki LGBTcy walczą o rzekomo prawa tych ludzi z tego skrótu, to jest właśnie powodem tego, dla którego większość Polaków nie toleruje właśnie tych faszystów. Paradują prawie półnadzy w strojach BDSM. Zwykłego Polaka nie interesuje, kto co robi w łóżku, jakie kto ma upodobania. Niech takie rzeczy powinno się zostawiać do sypialni. Czyli ekshibicjonizm oraz nawoływanie do rozbudzenia seksualności dzieci, czyli już pedofilia tutaj się kłania. I mało tego, nawoływanie do nienawiści, do przemocy, przykład Margot. I do cenzurowania, do zamykania ludzi za inne poglądy. Zakaz posiadania broni, czyli też są często gesto za zakazem posiadania broni palnej, więc w związku z czym definitywnie pokazują, że mają tych ludzi, których rzekomo bronią w dupie, bo przecież homoseksualista jest taki sam człowiekiem, jak jest równy heteroseksualiście względem prawa, więc też ma prawo do zachowania, więc też ma prawo bronić swojego życia i mienia poprzez spluwę. Więc LGBT nie ma, tak się ma do praw homoseksualistów, jak Ku Klux Klan w obronie praw czarnoskórych. I dlatego nie ma, przynajmniej u mnie, tolerancji do aktywistów tego ruchu. To wszystko. Pozdrawiam.